Cześć i czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Kronik Nevdar. Ostatnim razem, jak pewnie pamiętacie, a ja sobie muszę przypomnieć, tutaj zaczęliśmy czyścić sobie z potworków wszelakie moje ziemie tutaj. Sobie wejdziemy tu. Tutaj bardzo mnie zeźliło ten oto widok. Otóż na moich terenach, moich własnych terenach, kurczę, się tutaj rozpętuje, za przeproszeniem, wpływy klanów. Prawdopodobnie po drugiej stronie gdzieś blisko jest jakieś ich miasto, dobrze ufortyfikowane. I to właśnie ono mi tutaj bruzi najwięcej. Także muszę przejść tego jego mościa. Ale najpierw chcę pozdrowić doświadczenia tutaj na tym trolu. Tutaj oczywiście kościej mi sobie chodzi jako zwiat. No zwiat w sumie, bo nie ma nic jakiegoś tam specjalnego. Sobie tutaj przejdziemy. Tutaj z jednej strony kod, z drugiej strony telefon. Chrysta Pania, akurat kiedy nagrywam. No. Zgreal tutaj będzie się leczył przez jakiś czas. Futera oczywiście, trzeba ją dostarczyć na drugą stronę gór. Na święte ziemię elfów. Tutaj mam pełno rzeczy do sprzedania. Pełno rzeczy do sprzedania i ani jednego sklepu, tylko tutaj jeden sklep magiczny, który... A w zasadzie przecież ja mam zwoje. Tymi zwojami chyba tu mogę handlować. Zatem się przyjedźmy. Turę zakończymy. Serio? O, spadaj zarazu, nie będę ci teraz głaskać. Poczekaj, ja skończę. Upięję z tym kotem czasem. To lipa, jednak nie mogę. Niepotrzebnie z gry, ale wyciągnąłem. Niech wraca sobie i leczy swoich. Kochy jeszcze zostało tutaj, jeżeli chodzi o tych o zębiaczków. Tutaj Pyrek mnie gorąco namawiał, żebym zablokował postać Widma. Pyrku, co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem. Znowu, mam co do tego dosyć sceptycznie. Podchodzę do tego, ale dobra. Posłucham się ciebie tym razem. Zablokujemy rodzajestki. Tak. Idmo. Reszta będzie leciała dalej, czyli jeśli chodzi o rozwój miasta, to tutaj już się skończyło. Tu już się wszystko skończyli. Dobra. Ile mam? 850 sztuk złota, krypta, 1500, skarbiec dusz, 1500, a tutaj magiczna wieża? Czemu nie? W końcu będę mógł sobie jakieś czary wykupić. Many śmierci, tyle co kot napakał, z wiadomego powodu. Dobra, weźmy to sobie tutaj, debuffa wykupmy. Jak tutaj ekipa, dobra. Kończymy turę. Jeszcze jak najszybciej. Która się normalnie zastanawia, czy tam ducha nie wysłać, po prostu rózgę pacnął. I będzie święty spokój. Okej. Tutaj tak. Okej, jeszcze jedna tura i będzie git. Ale wiecie co, mimo wszystko się wstrzymam. Przemytam to miasto klanów i... I będzie już dobrze. I będzie już dobrze. Dobra, tutaj wszyscy w pełni zdrowi. Zgreal wyjazd. I idziemy na tego trolla. No to są chyba jakieś jaja.
Zgadniecie, co mój kot właśnie robi. Wziął moje buty, które mam na siłowni i się zaczął nim bawić. Dosłownie bawi się butem. A konkretnie szurówką. A że w ogóle razem z tą sznurówką po prostu... Ach, goddammit. Razem z tą sznurówką po prostu wszystko idzie. Ach, kurczę. Jakby cholera nie trafił wtedy, no to by było wszystko okej. Okay. A tak będę jeszcze musiał ożywić sobie... tego... no, kombiaczka. No dobra. Jakieś tam punkty przyszły. Zombiaka ożywiamy. Dobra, zużyję na niego tą potem. A niech mam. I turę tutaj teraz zakończymy. Turę zakończymy, zobaczymy, co będzie w tamtym ukrytym skarbie. Sobie tutaj zrobię tak, żeby widzieć wszystkie jednostki. Kula czempiona szkieletów. No bardzo mi to potrzebne, cholera jasna. Jak to wygląda? Zombiak, no prawie widmo. W sumie nie. Tutaj wataczka barbarzyńców. A dobra, na samej turze to wszystko będzie. Także możemy tam posłać. Kończymy turę. Kończymy tu turę. I będziemy jechać dalej. Idziemy dalej. No, wataszka. Lękaj się mnie. Lękaj się mnie, dziadu. O! I to jest bardzo dobre. To było bardzo dobre. Niestety na tego już nie będę miał takiej siły ognia. Także dostanie 83. No dobra, jestem jeszcze w stanie to przeżyć. Tutaj z liścia dostanie, kosę w plecy. Albo na twarz. O, i mamy nekromantę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tutaj jeszcze, no jeszcze troszeczkę. Tutaj troszeczkę więcej. No i dobra, 10 punkcików. Sobie je wykorzystajmy. Eliksir celności. Będzie ok. Będzie ok. Tutaj ogra mamy. Ogra, dwa gobliny. I tutaj jest własność górskiej klany, tak jak myślałem. Dobra. Potrzebny mi będzie szpieg. Szpieg potrzebny od zaraz. Złodziej, wynocham. I jedzie zobaczyć, co tam mają klany. Zobacz mi, co tam mają klany. Ja miałem szpiega? Tak, miałem szpiega, tylko próbował coś ukraść i pewnie wpadł. O, synek! Nie tędy droga. Ale tutaj możemy już od razu pacnąć pana. Myślisz szpiega, tak, proszę. O, wojownik barbarzyńców. Co to tu masz, moja droga? Widmo wtajemniczone, dwóch wojowników, dwa ząbki. Zombie, nie no to... Sorry, musisz się wrócić. Sorry, musisz się wrócić, nie mam tutaj takiej ekipy. Na tych jego mości. To jest. Tutaj tyłka nie urwę. Zawsze coś. O, 6 punktów. Jakby każdy walił po 3 punkty więcej, to było okay. Dobra. Ale nie ma tragedii. O, proszę, wojownik szkielet. Jak mi miło. Proszę pana. Dobra. A właśnie, że tak. Dobra. Teraz możemy tego pana ulic. Oczywiście zaczynamy tutaj od ogera. To jest pięknie, no przecudnie. Lepiej być po prostu nie mogło. No jeszcze tych dwóch nekromantów tu pacnie. I tyle. Po ptokach. 65 punkcików, to by brakuje... No kurczę, 13 punktów brakuje.
trudno się mówi, trudno. No ale nic. Ważny ten jest i będzie skarb odtworzony. Tak, to wy się trochę, tutaj trochę przesuńcie, niech się zrobi ciaśniej. To zawsze mnie rozbraja. Co my tu mamy? Wojownik barbarzyńców, krasnolud, dwóch miotaczy toporów i lekko stopy. Dobra, nie powinno pójść najgorzej. Wracam do zegra. Zombiak prawie wyleczony, widmo też. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Mamy 150 sztuk złota. 1400, czyli jeszcze nic nie mogę wykupić. Kula orków, no przezacnie. Więcej takich, proszę. Co tutaj jest? Łataszka barbarzyńców plus wilki. No proszę, jeszcze kurde. Tego wysłałem. No dobra. Pojedziemy z nimi sobie tak. Chlast. I chlast. 30 pójdzie? 35 tam. Aha, nie trafił. Po ptokach, dziękuję. No bardzo ładnie, no to mi się podoba. Pięknie. Teraz przejmujemy to miasto. O, wzmocnienie. No nic. Może nic mu to nie dam. Bardzo nic mu to nie dam. Bo nawet nie zdążył uderzyć. Tak, teraz inicjatywa po mojej stronie. No jak ja to robię. Pięknie. Pa, pa! Elegancko. Widmo, level up. No dobra. Paraliż ma te 80%. Trudno. Ach, twardzi jesteście. Ale zamieszkujące góry krasnoludy nie dadzą wam pożyć. Księżniczka Jatta potrafi zwyciężać. Mowa o Jatta Hali, zapewne. Dobra. Tutaj by trzeba jakąś obstawę wymyślić. Mam do tego pełne te... Oczywiście dwie wiwerny. A i rozkupmy sobie wtajemniczonego, o. Dobra. Wy wypad. Nie macie punktów ruchu. No dobra. No dobra, nic się nie dzieje. Po prostu zrobimy turę dalej. Okej, to mam już zrobione. Powinno być mi teraz troszeczkę lepiej. Kula uzdrowienia. No po cholerę mi te kule! Pieruna, dobra, teraz wilki. Niemożliwe, jest tam dalej sklep normalny. Jest dalej sklep. Dobra, tutaj się nadzieję na wilki, ale trudno. Przeżyję, wytrzymię. Nie jest to przeciwnik, którego nie może zapuść w obecnej chwili. Ekipa całkiem mam. Tak, tego chcę. Tego Inoros. Tak, dziękuję. Teraz to. Przerwa w moralizu, czyli dobrze zrobiłem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 82 punkciki plus dla każdego. Świetnie. Tutaj jak to? A, dobra. Łataszka barbarzyńców plus misiu brunatny. No dobra. Misiowi też damy radę. Ty bij swojego misia tutaj. Ta. Tutaj łataszki się pozbędziemy. Pięknie. Zarazona misia. Tak, i jeszcze tutaj paraliż. Świetnie. No i super. Jak miło, jak przyjemnie. Dobra. Sklepik, punkt następny. Świetnie, po prostu jest super. Zacnie. Przemiło. Znalazłem sklep, to jest najważniejsze. Będę mógł się wzbogacić tu bardzo szybko, bo mam tego sporo.
Szczególnie kul, które mi są absolutnie niepotrzebne. Kula wody. A, oleć. Kamienny deszcz. Roka nie chcę. Zamieć też mi się nie przyda. Nosferata nie przyzwy sobie nic i tak. O tak. Tak, czarów ja nie chcę. Niepotrzebny. Nic sobie nie poprzyzywam. I tym bardziej nie przydadzą mi się przy ataku jakiegokolwiek miasta. No i tym sposobem mam 2740. Bardzo mnie teszy. Wbijam sobie teraz tutaj. Tu. Skarbiec dusz poproszę. I Noros. Pięknie. Po prostu przecudnie. Mam jeszcze trochę punktów ruchu. Zobaczymy, co jest tutaj. Eliksir ochrony. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy oksynowy gargulec. No tutaj będzie z dziadem trochę problem. Otwarta sztuka bez wątpienia. Berserk opytany. Czy moje widmo to przetrzyma? To jest pytanie za 1000 punktów. Dobra, przetrzyma. Ale w następnej turze. Dobra, turę tutaj kończymy. No, w ogóle to jest zamknięte, ten teren. Teren jest zamknięty, także luz. Dobra. Lecimy na tego gargulca. On ma 170 punkcików tylko. Ale tłucze jak jasno. Wiadomo jak on bije. 85 punktów. Kurde, jak teraz jeden z tych rzuci, to już koniec po ptokach. Dobra, gargulca. On musi spłynąć jak najszybciej. Niech teraz moi nekromanci będą szybsi. Obaj. No. No to... Jestem uratowany. A oksynowy też padł. To już więcej ciebie zamrozimy. Ta jest. Okej, okay. Opętany spadł. Teraz tak. Inoros. Dziękuję, do widzenia. 105 kciuków za ekipę. Całkiem ładnie, całkiem przyjemnie. Zwój Igniskarn. No dobra, niech sobie ten zwój będzie. A my będziemy wracać sobie do... Wracamy sobie do stolicy i tam będziemy się leczyć. Ale w międzyczasie. W międzyczasie. Upiorzycę sobie machnijmy. Dla niewewnika. Upiorzycę, moja droga. Jedziesz tam. Tutaj to zaraz wróci do mnie, także nie muszę się o to martwić. I kończę turę. Kończymy turę. Tutaj w sumie tą obstawę całą też mogę wycofać. Niech się uda ona gdzie indziej. Tak jest. Idziesz, synek, tam. Cóż, ekipa nie wygląda najlepiej, ale to się naprawi. To się jeszcze zrobi. Ty lecisz dalej. Dobra. Tu jest w porządku. A my robimy obstawę tu. Robimy obstawę tu. Dobija mnie to widmo normalnie, jak ono jęczy. Jakby jakaś stara babcia próbowała się zwać z ram. Okej. Okay. Lecisz tu. Ty lecisz tu. Co by było symetrycznie. A ty lecisz tutaj. Sobie na krzyżu będzie stała. Tak. Proszę, wzgę tu. Okej, okay, jest pięknie. Mana już jest moja. I tak właśnie to sobie skromował manię. Sobie coś wykupmy. Rdze sobie wykupmy.
Tak jest. Co to mam? Tutaj mam elfy. Elfy nie, ale najpierw pójdziemy tutaj. Najpierw pójdziemy rozwalić tych. Potem pójdziemy w stronę elfów. Tutaj jak to się ma? Okej, okay. Widmo zdrowienie, wojownik szkieletów zdrowieje. Także turę tu zakończę. Demony. Też pójdą na raz. Wynocha. Też pójdą na raz. Co my tu mamy? Dwóch łuczników, zbir i dwóch chłopów. Tak, 112 danko pójdzie. No, oczywiście widmo najbardziej tutaj oberwie. A, weźmy się za tego pana. O, chybił. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. A, nie zdąży widełkami utuc. Nie zdąży widełkami utuc. Tutaj chyba jedno zaraza starczy. Tak jest. Dziękuję bardzo. A, mało 10 punkcików, bo i też to nie było jakieś takie spore wyzwanie. Tak, złodziej będzie mi tutaj teraz potrzebny, bo tutaj widzę jakieś ruiny. Mam nadzieję, że jeszcze nie są zbadane przez demony na przykład. Dobra. Ale to się okaże. To się okaże. Co my tu dalej będziemy mieć? No pięknie. Wszystko już wraca do mnie. Tak jak być powinno. Okej. Okay. Lecimy na te zbiory. Zarazić ich nie zarazi. W sumie jest całkiem niezłe. Tak. Dwa. I teraz trzy. No i świetnie. Tutaj punktów 11. Strażyć. To miejsce zostało już splądrowane. Cholerne demony. By ich drzwi ścisnęli. Chcę, żebyś się udał tutaj. Kościej, kaj ty jesteś. Zrób mi zwiad. Przynajmniej trochę tego zwiadu. Uuu, co my tu mamy? Mamy barbarzyńców i to dosyć sporo. Tutaj są tylko z wilkami. Górski olbrzym. Plus niedźwiadek. No dobra. Na nich się udam najpierw. Zgładzić ich. Ła. A to zraza. Dobra. Olbrzym spłynął na raz. No nie, misio tutaj raczej na raz nie spłynie. Choćbym bardzo chciał. Tutaj też zabrali kilku punktów. Paraliż poszedł. Chlast. Dziękuję. Do widzenia. No tak sobie myślę, że Zegreal nie otrzymał już dawno żadnych obrażeń. Jak to się klasuje? O, do 12 lub całkiem sporo. Tutaj też całkiem sporo punkcików trzeba jeszcze natrzaskać. Nekromanta pójdzie szybciej. Z nekromantą pójdzie szybciej, dobra. Co my tu mamy? Mamy jakiś nieznany skarb. Kurde, sporo tutaj obrażeńców. Złodziej potępionych. Aha, to chyba to miasto barbarzyńców, o którym mówił Pyrek. Znaczy, o którym pisał Pyrek. Mówić wszakże nie mógł. Dobra. Dobra. Dobra, tutaj turę zakończymy. O, kolejny szpieg. Tym razem od klanów. Tym razem od klanów. O, fajnie. Mam już 1600. O, zwój Valkyrie. Nie, żeby mnie obchodził jakoś specjalnie. Krypty, tak. Chcę bardzo krypty. Bardzo dziękuję.
Tak, no to się rusz. W sumie... W sumie niech nam Kościej zdobędzie trochę doświadczenia, przyda mu się. Chociaż ciut. Chociaż ciut. A na tym będzie można zarobić. Na tych wszystkich panach złodziejach. Bo tutaj dostaje w trąby równo. Nasz wojownik. Ale to nic, da radę. Wierzę w niego. O, pięknie. Bo ja trochę odzyskał życia. Dobra, tutaj jest wataszka barbarzyńców. Wy jak wyglądacie? Tak sobie. Komu pisana śmierć? Wataszka, niedźwiedź brunatny. Dobra. Jak wataszkę ściągnę pierwszego, może nie będzie tragedii. Tak. To jest pięknie, poszedł. Tutaj. Okej. Okay. Aha, tu uderzy. Dobra, teraz pytanie. Tego 80 czy 60? Tyle ten bije pierwszy. Zanim jeszcze moi się ruszą, no to tego. Tego się ściągnie tutaj zaraz. Ale pewnie go ściągnie. Ta jest. A go dokończą nekromanci. Pięknie. Przecudnie. 103 punkty. No kto pomyślał? Ale tutaj już nekromanci niedługo się przewampirzy. No a ja tymczasem... tymczasem będzie wracać się... Będzie się wracał... podleczyć ekipę. O proszę. Przyda się. Przyda się. Tak, wyślij szpiega. Sukces. Co my tu mamy? Berserker. Doradca. Wyznawca i opętany. Dadzą radę. Zgładzić ich. Dadzą radę. To jest 81, to jest 91, więc uczymy pierwszego tego. Pięknie. A jednak... Jednak będzie chciała się tu... Ta jest. Okej. Pięknie. To będzie przytrudne po prostu. Tak, i cię wymrozimy. Pięknie. Sayonara. 36 punktów. No cóż, tragedii nie ma, ale co tu miałeś? Eliksir kory, eliksir szybkości razy 2. Eliksir celności, srebrny pierścień, brązowy pierścień razy 3. Zwój błyskawicy, kula życia. Całkiem niezły łup. To chyba był ich główny bohater. Tak mnie się zdaje. Już jasno się mogę mylić. Dobra, kościołem sobie wróćmy. To złodziej... A niech tu zostanie. Niech tu zostanie. Sobie. Klany zaciągnęły barbarzyńskich najemników, by wsparli ich w walce z nami. Przygotuj się, hordo. Są blisko. Niech se będą. Niech se będą. Dobra. Tutaj Zygra wraca rzecz jasna do... Do naszej cytadeli, naszej... stolicy. I tutaj będziemy leczyć swoje siły.
A przy tym widoku was żegnam, moi drodzy. Mam nadzieję, że film wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie. No.